Dzień dobry Państwu. To ogromny zaszczyt móc zobaczyć tak wielu zainteresowanych kongresem właśnie 3W. 3W. czyli woda, wodór, węgiel. Tak ważne zasoby dla naszego życia, bo woda to źródło życia, podstawa naszego funkcjonowania, bo wodór to paliwo przyszłości. A węgiel, a węgiel jest podstawowym budulcem, który pozwala w ogóle funkcjonować naszemu światu. Idea CW zrodziła się tak naprawdę jakieś 4 lata temu, to było jeszcze przed pandemią. Zaczęliśmy zastanawiać się, jak uczynić te trzy ważne zasoby, żeby tworzyły synergię, ale nie tylko synergię jako same zasoby, ale też synergię współpracy. Różnych środowisk świata naukowego, biznesowego, świata administracji, ale też świata finansowego, który powinien wiedzieć, jak ma finansować tak fantastyczne pomysły. Ale może zacznę od takiej anegdoty, jak w ogóle powstała idea Szywu, skąd się wzięła i jak zaczęliśmy ją rozwijać. Kiedy Kilka lat temu miałam spotkanie z grupą studentów, młodych, fantastycznych, ambitnych ludzi, którzy właśnie wchodzą w swoje życie dorosłe i zaczynają kariery zawodowe. Na koniec tego spotkania zapytali mnie, co może być tak naprawdę przełomowe dla funkcjonowania w ogóle biznesu, ludzi, świata, bo ostatnie 30 lat to był internet. Internet, który zrewolucjonizował nasz sposób funkcjonowania, czyli strony www. Ja wtedy odpowiedziałam im, będzie to www. Oni tak się patrzą na mnie i mówią, jak www, jak www już było. To właśnie przecież strony internetowe. Bo będzie to inne www, czyli woda, wodór, węgiel. I chociaż skrót jest typowo polski, to jest to bardzo chwytliwy i dzisiaj się cieszę, że właściwie niezależnie gdzie na świecie jesteśmy, mówimy czywu, to ten skrót właśnie od polskich nazw bardzo jest chwytliwy i tą ideę połączenia tych zasobów bardzo ze sobą niesie. Ale czywu i te trzy podstawowe zasoby to, szanowni państwo, historia o nas samych. Dlaczego? Bo człowiek to 97% tych zasobów wody, wodoru i węgla. Pamiętam pierwszą naszą konferencję, gdzie dużo mniej niż dzisiaj, bo dzisiaj gości ma aż ponad 1500 osób na konferencji, 3W. ale wtedy to było kilkadziesiąt osób, ale wcześniej dostawaliśmy telefony z zapytaniem, o co wam chodzi z tym węglem. Przecież węgiel jest pase, trzeba zrobić dekarbonizację, a nie wy chcecie teraz węgiel promować. No i dlatego chcemy tym bardziej rozmawiać o węglu, bo dekarbonizacja oznacza właściwie zanik życia na Ziemi, bo przecież dwutlenek węgla jest podstawą funkcjonowania roślin. Więc zapraszamy raczej o dyskusję bardzo, bardzo mądrej, otwartej o tym, jak te zasoby mają funkcjonować prawidłowo dla naszego całego ekosystemu. Szanowni Państwo. Dzisiaj kolejny kongres, dzisiaj to okazja do rozmów i inspirowania siebie nawzajem, ale też po to, żeby ta współpraca była rozwijana cały czas, stworzyliśmy też wspólnie tutaj z Politechniką Poznańską innowacyjne centrum, interdyscyplinarne centrum innowacji. To to centrum, w które skupiamy już kilkaset przedsiębiorstw, kilkadziesiąt uczelni. Jest miejscem, gdzie budujemy inspirację, jak projekty fantastycznych umysłów i naukowców mogą znajdować swoje zastosowanie i być komercjalizowane, żeby nie były na przykład na półkach, tylko żeby były wykorzystane. To inspiracja dla biznesu, że można pracować z naszymi fantastycznymi uczelniami, żeby pomysły, które w trakcie praktyki wychodzą, jak można je zanalizować, były przestrzeni rozmów właśnie ze światem nauki. Ale też to, żeby świat administracji rozumiał, że technologia tak szybko się rozwija, że potrzebna jest rozmowa otwarta o regulacjach. Bo dam tylko jeden przykład. Wodór nie ma przepisów nigdzie, które mówią jak zastosować i jak Stosować technologie wodorowe, bo one są oparte o przepisy gazowe. A chyba wszyscy tutaj, zwłaszcza osoby, które mają wiedzę techniczną, wiedzą, że gaz, a wodór to są zupełnie inne, zupełnie inne rozwiązania. Dlatego potrzebujemy tak samo mieć na pokładzie świat administracji, żeby był w trendzie tak szybkich gwałtownych zmian po to, żeby odpowiadać na te potrzeby i te regulacje w odpowiednim wyprzedzeniem szykować. Ale wszystko na końcu się też opiera o to, jak sfinansować te fantastyczne pomysły, nowe przełomowe technologie. Dlatego świat finansów jest bardzo potrzebny. Ale nie po to tylko, żeby dał pieniądze, bo jeżeli nie będzie rozumiał, co finansuje, to tych pieniędzy po prostu też i finansowania nie udzieli. Dlatego zapraszamy też cały sektor finansowy do tego, żeby był z nami, żeby uczył się tego, jak szybko się zmieniają technologie i po to, żeby fantastyczne projekty nie lądowały na przykład w Dolinie Krzemowej, gdzie odwaga na podejmowanie ryzyka jest większa niż na przykład u nas. Dlatego połączenie, Szanowni Państwo, tych trzech zasobów. Tych trzech środowisk, czterech środowisk i budowanie współpracy. Konkurencja zawsze jest dobra, ale do pewnego stopnia, bo ona jest mobilizująca, ale kiedy przechodzi w zaciekłą konkurencję, jest wyniszczająca. Dlatego ja zawsze postawię na współpracę tych wszystkich środowisk i nawet biznesu, który ze sobą konkuruje, bo przez rozmowę, dyskusję można znaleźć dużo lepsze rozwiązania, które pomogą rozwinąć i jeden, i drugi biznes. Szanowni Państwo, sektor 3W, zrobiliśmy pewne badania i analizy. To, są, to jest najszybciej rozwijający się sektor, a wartość jego w Polsce tylko sięga już dzisiaj ponad 4,5 miliarda dolarów. Do roku 2030, a to właściwie za chwilę, bo tak naprawdę, szanowni państwo, to zostało jakieś 6 lat. Jest to wzrost o ponad 25%. Te liczby na świecie w Europie wyglądają jeszcze bardziej imponująco, no bo jak weźmiemy cały świat, to pewno do 2030 roku to ta wartość całego sektora trzywu sięgnie ponad 400 miliardów dolarów. Na końcu, Szanowni Państwo, opowiem trochę o wodzie, bo bez wody nie wyobrażamy sobie życia. Dzisiaj Europa wysycha, pustynnieje. Mimo, że jak popatrzymy na nasz glob z kosmosu, to widzimy piękną niebieską planetę. Widzimy ją niebieską, dlatego że 70% naszego globu to są wody. To są przepiękne oceany, morza. Ale tylko 1% stanowi woda pitna. 1%, który musi wystarczyć dla 8 miliardów ludzi. Dzisiaj już ponad 2 miliardy ludzi na świecie ma ograniczony lub brak dostępu do wody pitnej. To ogromne wyzwanie. Zarządzanie melioracją, retencją wody to potężne wyzwanie też właśnie dla Europy, też dla Polski. Polska ma ogromne wyzwanie, żeby zarządzić odpowiednio zasobami wody i do tego jeszcze jedna liczba. Z jednej strony brakuje nam wody, i mamy najmniejszą ilość litrów wody na jednego mieszkańca wśród wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale jesteśmy w tak szczęśliwym położeniu, że mamy tak naprawdę opady deszczu. Dzisiaj padało chyba też trochę, że, Szanowni Państwo, cztery razy więcej niż nasze potrzeby spada deszczu na naszą Ziemię. Tak, na naszą ojczyznę cztery razy więcej spada deszczu, a mimo tego nie mamy tej wody. To oznacza, że szanowni Państwo, przed nami ogromne wyzwanie, i dlatego inicjatywa też Blue Deal, która musi być mocniej zaakcentowana na forum Unii Europejskiej, to zadanie, które sobie postawiliśmy też jako Bank Rozwoju, bo naszą odpowiedzialnością jest też wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego. Dlatego, Szanowni Państwo, wierzę, że dzisiejsze spotkanie będzie inspiracją dla wielu osób, bo tyle fantastycznych umysłów, które jest na tej sali, tyle pomysłów będą inspiracją do kolejnych wyzwań, które będziemy podejmować. Dziękuję bardzo.